Witam wszystkich serdecznie z tej strony Toxie i zapraszam do kolejnego materiału z gry Ghost Recon Future Soldier. Nie ma na co czekać, tylko po prostu kontynuujemy sobie kampanię. No i teraz sobie wczytamy. Dobra, jesteśmy na miejscu. Okej, no idziemy pomalutku. To tak powolutku, nie będziemy się za bardzo spieszyć. Na szczęście to są tylko cywile. Znaczy mogłoby być nieciekawie. To był w środku, ale chyba tylko cywil. No, mamy kontakt. Gdzie? Macie tutaj jednego. No. Gdzie? Kurde. Tam byli. W ogóle nie widziałem, że tam też są. Wow. Spokojnie. Nie no, tam szerzył. Kurde, skąd? Ja nie widzę, skąd strzelają dokładnie. Spokojnie. Dobra, przebiegnę tutaj. Koleś. Dobra, ten zginął. Spokojnie, spokojnie, go spróbuję gdzieś od boku podejść. Czy się będzie dało? Okej, okay, czysto, udało się. No trochę zawaliłem tutaj kontakt. Helikopter sobie tutaj lata, no nie za fajnie. Dobra, idziemy chłopaki. Myślałem, że tylko ich tam czterech będzie, ale było ich o wiele więcej. No ale daliśmy radę. Weźmiemy sobie tylko amunicję. O! Snajperski. Ale biorę sobie właśnie. Momencik. Trzeba to jakoś bydle zestrzelić. Aha, tamtego nie da się, co? Kurde, znaleźli nas. Ja tamtego złapę ja. Jej, jej, jej. Aha, pomalutku, pomalutku, czekajcie. Ja mam tutaj coś takiego, żeby to zestrzelić? Nie za bardzo. Momencik. Wziąłem sobie na razie to.
O masz. Jeszcze skąd one strzelają normalnie? Coś mocnego by się teraz przydało. Żeby znieść, zmieść to. Ale no nie widzę gdzie on jest. Okej. Kurczę, nie udaje się tak jakbym chciał, żeby spokojnie i ładnie, żeby nie było nas widać. No ale się nie udaje. Nie to. No przeskocz mi przez to, kurczę. No. Ajej. Dobra. Którędy się tu da zejść? Może tędy. Chcę już wyjść stąd. Gdzie ja się tu blokuję? Bez jaj. Uzupełnię sobie. Idziemy dalej. Muzyczka taka, jakby coś się miało za chwilę naprawdę niezłego wydarzyć. Momencik, ją stąd go ściągnę. Ukrył się. No i nic mniejsza z tym, uda się go jakoś ściągnąć za chwilę. No i co? Nie pokazuje się. No czy gdzie ja mam być? Tu. Dobra. Ojejko, jejko. Udało się, teraz tutaj musimy iść. Zobaczmy, co tu będzie ciekawego. No, to bierzemy te dane tutaj pozostawione przez niego. I pewnie będziemy zwiewać wózkiem albo coś w tym stylu. Ach. Mamy. Co, pewnie teraz musimy się stąd ewakuować, no bo jak inaczej? A, już coś leci po nas, na szczęście. A do niego strzelają. Wow. No to mamy po ewakuacji. Dobra, jak ja mam to zniszczyć, o? Najprostsze pytanie. Czy ja mu coś w ogóle robię, tak strzelając? Coś mu może zadaje jakieś obrażenia. Strzelać w to, chłopaki. Już prawie się położył. No. Udało się. Teraz możemy. Gdzie jest ten punkt ewakuacyjny? Tutaj gdzieś. No to śmigamy. Nie ma na co czekać. No i co? No, zbieramy się. Dawać mi tą brońkę. Chciałbym sobie tego poużywać. Ale nic z tego. No i co tutaj my uzyskali? No wynik 69 na 100, nawet źle to nie było. Strzały synchronizowane 9, całkowita celność 85%, więc nawet nieźle. Mnożnik trudności, no rekrut to był. Ciche zabójstwa 7, dobra.
Those people were in trouble long before we got there. Hey, there's a line here. Guess the army's not real big on manners, huh? Maybe you want to teach me some, kid. Whoa. Excuse us. We're a little off this morning. We haven't slept in 72 hours. Just got back from a village full of dead kids. Our mistake. Hey, yeah, you guys go ahead. Come on. Fucker. Don't sweat him. Stay calm. I'll save you a seat, Jarhead. Officer Sykes is on his way to Ramstein Air Base. After they check him out, he'll be going home, thanks to you. In return, he gave us some critical intel. The pieces are coming together, gentlemen. All three supply chains lead us back to the same source. A gunrunner out of Pakistan with an international client list. Oczywiście Pakistan. Convenient hub for illicit trade to and from Southeast Asia, the Middle East, and Africa. This isn't a small-time operation. Whoever he is, the guy is running serious hardware, mil-spec technology, maybe even radioactive material. We have to cut him off. We're cooperating with Pakistani forces on this one. Their operation will cover ours. They keep the local, we get a supplier, everybody wins. Your team will identify, secure, and extract the supplier. Get this guy, and we're a major step closer to the big picture. Miejsce Peshawar. Peshawar? No chyba tak. Pustynny tygrys. Cele, zidentyfikuj, zlokalizuj i schwytaj handlarza bronią. No pewnie. Dobra, naprzód. This drone turns into a low IR signature UAV, capable of tagging hostiles. Uh-huh. If there's too much air traffic, ground it, and it performs as a UGV. It also packs a sonic pulse weapon in crawler mode. Just don't rely on it too much. Dobra. I flashbang. Dobra, to znam z wszystkich gier to samo. They'll blind anyone in range who's looking at them, and knock out hearing as well. Ale musi się wygadać, albo inaczej się nie da. Dobra, dzięki. Co, bierzemy snajperkę, nie? Zobacz, czy da coś się z niej zmienić. No, wybierz. Wtyka. Maskowanie na przykład. Mamy jakieś inne? Chyba nie za bardzo. Lity czarny, libijski. Aha, tutaj kolory się jakoś zmieniają. Nie, no jeden lity czarny. No momencik. To jest spust, tak? No to wybierz. Co? A, mogę zmienić. Automat. Pan pozwala wystrzelić jeden pocisk za każdym naciśnięciem. Czy jest standardowa czułość spustu w celu zwiększenia celności? Nie, no dobra. To sobie zostawiamy. Zmiany, magazynek. Jakie mam magazynki? Aha, oczywiście nie są podblokowywane. Zaczep. Szyna boczna. I co my tu mamy? Standardowa pokrywa szyny bocznej. Większa kontrolę. Prowadzenie ognia. Stosowanie wizualnej informacji podczas celowania. Aha. Nie, no dobra. Tego też nie zmieniamy. Lufa. Na lufa do dobrych kompromisów między manewrowością a zasięgiem. Aha, to zasięg, a ta nowa manewrowość. Nie, no dobra, to zostajemy przy tej standardowej. Tutaj mamy wylot. Nie, no to musi być. O, optyka 12 razy. No dobra, to też musi zostać. No i tyle. Dobra, wstecz, powrót do odprawy i rozpoczynamy misję. Pustynny tygrys. Aha. Czy ja bym zrobił po prostu jedną rzecz? To mi sobie skończyło. To bym sobie skończył ten odcinek. Już bym nie kombinował.
a po prostu w następnym bym sobie dalej szedł dalej. Więc do usłyszenia w następnym odcinku.